kierował nimi m.in. podczas wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku. Przez całe życie cieszył się zaufaniem najważniejszych osób Rzeczpospolitej, w tym samego marszałka Józefa Piłsudskiego. Jego życie niestety zakończyło się tragicznie. 16 lipca 1936 roku wsiadł na pokład samolotu, którym leciał, aby przywitać swoją małżonkę, rozbił się pół godziny po starcie. Generał zginął na miejscu. Jego śmierć wstrząsnęła całą Polską. Zgodnie z jego wolą zdecydowano się pochować go nad morzem. W 1939 roku trumnę generała złożono w wybudowanym w Gdyni mauzoleum. Został zapamiętany jako wybitny żołnierz, wielki patriota, człowiek z ideałami, który był wierny i za które gotów był poświęcić własne życie. Nieprzypadkowo jego pomnik odsłaniamy właśnie teraz, na setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. To dobry czas, aby przypomnieć mieszkańcom gminy Jadłów, jakiego bohatera wydała ich rodzinna ziemia. Niewątpliwie był on jednym z tych, którzy w swoich działaniach przyczynili się do odzyskania niepodległości w 1918 roku. Z kolei walcząc w wojnie z bolszewikami, dwa lata po tym wydarzeniu wraz z innymi bohaterskimi żołnierzami nie dopuścił do tego, by wolność została naszej ojczyźnie ponownie odebrana. Był jednym z tych, o których należy pamiętać zawsze. Pamięć o bohaterach pozwala podjąć refleksję nad współczesnością, zastanowić się, co moglibyśmy zrobić, aby tragiczna historia już nigdy więcej się nie powtórzyła. Cieszy mnie obecność młodzieży na dzisiejszej uroczystości. Mamy nadzieję, że to właśnie młodzież, przyszłość naszego powiatu, całego narodu polskiego, będzie dbać o ten pomnik, a tym samym podtrzymywać wciąż istniejące tradycje niepodległościowe. Są rzeczy, które nie mają prawa nigdy być zdezaktualizowane. Jest to bardzo istotne i ważne, jeśli chodzi o naszą niepodległość. To znaczy, że niebiosom podoba się to dzieło. Tak jak i mi, bardzo udany pomnik, naprawdę gratuluję samorządowi, gratuluję mieszkańcom Jadłów, bo piękny pomnik i wspaniałej postaci. Do tego, że wspaniała postać, to jeszcze urodzony w Jadłowie. Swoja, to jest krew z tego miasta, z tej wsi, można powiedzieć. Szanowni Państwo, trzeba w roku niepodległości, w roku stulecia odzyskania niepodległości, przypominać o bohaterach, przypominać o wszystkich osobach, które w tym stuleciu zasłużyły się dla Polski. To jest to dzieło, przy którym Państwo we współpracy, mieszkańcy, samorządowcy, słyszeliśmy tutaj, jak wiele instytucji, jak wiele osób włączyło się w przygotowanie tego pomnika. Bardzo tego serdecznie gratuluję. Cieszę się, że to stulecie odzyskania niepodległości łączy nas. Zapraszamy jeszcze pana Konrada Rytla. Generał? Ja podniosę. Dziecko ostatnie. Pan generał mi da radę? Mam troszeczkę. Dziecko ostatnie. Dziewczynka przed. Dajemy? Pan już chodź. Ale jeszcze ty. Wiesz, nożyczki. Do końca przed. Brawo! Thank you.
taki pomysł z tym dzieckiem. Pani ładnie, tak? Generał Adreszra, gdybyśmy nie przypomnieli o jego działalności w Lidze Morskiej i Rzecznej. Od 1930 roku do 1936 roku był prezesem Ligi Rzecznej i Morskiej. To jego te piękne słowa o Polsce i morzu propagował w ramach Ligi Morskiej, które brzmiały następująco. Dziękuję pani starosto. Dziękuję. Ty jesteś silny chłop, na mnie cię puszczałem. Im starszy, tym silniejszy. Gratuluję. Dziękujemy. Bardzo za wspólnotki, za to, że dziękuję. Panie starosto. Wielkie, wielkie dzięki. Tak. Dziękuję bardzo. Pójdzie na górę. Panie prezes, bardzo dziękuję.